Na załączonym obrazku widzimy Romana w porannym wodopoju, pijącym kawę i parzącym sobie usta. Nie parzącym, bo już stygnącym. Co ty za picie kawy zimnej? Nie jest zimno, jest akurat. Chcesz spróbować? Z drugiej strony cię. Możemy teraz nagrywać, ponieważ nie ma już scen gorszących. Roman już jest ubrany. Ja też. Także jesteśmy już teoretycznie na wyjściu, bo czekamy na śniadanie. Śniadanie powinno być za pół godzinki. Zamówiliśmy sobie dzisiaj śniadanie. Jesteśmy leni śmierdzące. I tak, i będziemy dzisiaj jedli. Nie powiem, że w królewskich warunkach, ale. Ale. Król też tak jadał. No chyba, że siedział gdzie indziej. Spaliśmy dzisiaj w takim bungalowie, w takiej chacie. Starej chacie na poddaszu. No, ale fajnie. Fajnie, fajnie zrobione. Ze smaczkiem. Tak smacznie jak ta kawa. Korniki nas usypiały. Myszy nuciły kołysankę i było fajnie. No ty faktycznie tam korniki masz na belce. Super. Rozpoczynamy dzień trzeci. Drugi. Trzeci? Trzeci. O Jezu, trzeci. Idźmy się chrobocze wszystko. Tak wygląda widok od nas z pokoju. Tak wygląda Roman od nas z pokoju. Czekamy na otwarcie stołówki dla nas. Przed nami jest. Tak. Fajne miejsce. Takie... Sympatyczne. No tak, tygodnia bym tu nie spędził, powiem szczerze. Ale na dzień, dwa, jak najbardziej. Cześć wszystkim, znajdujemy się w Kogutowie, w miejscu przyjaznym rowerzystom. Świetna sprawa, naprawdę wyspaliśmy się, świetnie zrobione. Na razie więcej nic nie powiemy, o wszystkim innym powie ojciec Robert, tak go nazwijmy, bo to w zasadzie gospodarz tego miejsca. Cześć wam wszystkim, przede wszystkim dziękuję wam za wizytę i fajnie, że odkryliście to miejsce. Coraz częściej będziemy starać się do was uderzać z informacją, gdyż jesteśmy na trasie Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Velodunajec, gdzie stanowimy albo start, albo metę. Zapraszamy po pieczątkę, która jest ważna po prostu cały rok i świadczy o tym, że państwo po prostu w trudach, ale też pewnie i w przyjemnościach starali się tutaj pokonać tą trasę. My pomagamy wam się zregenerować dzięki temu, że jesteśmy siecią MPR-ów. To jest ważna rzecz. Macie państwo gwarancję tego, że obsługiwani jesteście w standardzie, który pozwala na to, żeby wypocząć, doprowadzić rower do porządku, wyspać się na jedną noc. Zapraszamy, to szczególnie ważne. No i cały szereg rzeczy do odkrycia, więcej nie będę mówił. Możecie też zjeść, możecie się też... Bardzo smacznie napić. Oczywiście, to potwierdzamy własnym, tak. Własnym głosem. No i co, no po prostu zapraszam serdecznie, Kogutowo, MPR, takie mamy logo, a takie mają uśmiechnięte miny nasi goście. Zgadza się. Zapraszam. Ja tylko odpowiem jeszcze, że Kogutowo znajduje się niedaleko Wietrzychowic, czyli tego promu sławetnego, który nas przez Dunajec bodajże musi przewieźć, żebyśmy przejechali dalszą część trasy. Tutaj jest bardzo fajny postój dla między innymi takiego maratonu jak Wisła 1200. Tak. Na pewno tutaj ludzie zaglądają, jestem pewien na 100%, więc to już jest duża rekomendacja dla tego miejsca. A my własnym pobytem tutaj rekomendujemy to miejsce i naprawdę świetnie tutaj się czuliśmy, świetnie jest wszystko zorganizowane.
Polecamy i zapraszamy łącznie z Robertem. Wietrzychowice. Jedziemy na prom. Ale się ładnie ułożyło. Trafiło się jak cholera. Idziemy się przeprawić promem. Chociaż jedną. Pychotka. Naprawdę pychotka. Nie, nie, ale ja bym się stąd już nie ruszał. Ja tutaj tydzień spędzam, zjadam wszystkie. No i dopiero jadę dalej. Proszę. Częstujcie się. Kolejny? Kolejny. Nawet nie wiem gdzie. Toaleta. Po czereśniach. Tak, po czereśniach. Roman przeciera oczy ze zdziwienia. Uzapłać się, dobry człowieku. Przytrzymaj chwilkę teraz ty. Oczywiście. Ja sobie teraz ściągnę szybciutko rękawiczki. Ściągaj czerwone nosy reniferze. Przyganiał kocioł garnkowi, kurtka wodna. Tu na rączki troszeczkę, Już. O! Ja też chcę. Obić siebie. Podziękował bardzo. No, również. I tak wygląda mycie w prasie. Woda cisowianka jest idealna do mycia. Lekko gazowana. Ja mam gazowaną, dlatego mam ręce czystsze. Tak? Oczywiście, że. Tadam! Zajechaliśmy do MOR w Szczucinie. Tak? Tak, w Szczucinie. Nie spytam, dlaczego Roman się tak cieszy, ale... Ale pokażę. Tak, ten krem czyni cuda. I wiatr. I jak wiatr zawieje, to już jest bardzo cudaczny. No. MOR w Szczucinie, tak jak pokazywałem wcześniej. Oczywiście z naszym logo. Musi być. Tu jesteśmy. I tutaj też jesteśmy. No a tu jesteśmy, no bo jesteśmy. I zaraz nas tu nie będzie. I chyba nie wrócimy już tutaj. Przynajmniej na razie. No. Kierunek Tarnobrzeg. Później Sandomierz. I jak się uda, to troszeczkę dalej, bo myślimy do Zawichostu chociaż dzisiaj dojechać. Takie są plany, zobaczymy. A może Annopol? Zobaczymy, jak się będzie jechało, bo wiatr jest spory i temperatura już teraz około, a jest godzina 10? Pół do 12, no a temperatura jest 27-29 stopni Celsjusza, więc jest makabra. Jedyny plus, że z wałów zjeżdżamy. Zobaczymy, czy to będzie. Względem słońca mówię. Busk!
Wielkozdrój, województwo świętokrzyskie. Jesteśmy w Świętokrzyskim. Byliśmy w Śląskim, byliśmy w Małopolskim, a teraz jesteśmy w Świętokrzyskim. I przejeżdżamy przez most. A nie zgadniecie, na jakiej Nie zgadniecie, na jakiej rzece przejeżdżamy przez most, prawda? Nie, to Wisła. Podobno to jest Wisła, Roman mówi. Wierzę mu. Roman wie, co mówi. Tak, to jest Wisła. Nie wiem, który raz ją już przekraczamy, przejeżdżamy, ale za każdym razem jest inna. Już ma szerokość około 100 metrów, może 150. A pierwszy raz, jak przejeżdżaliśmy Wisłę, miała szerokość może z 10 metrów. Więcej chyba nie. Jedziemy w grupce większej. Z przodu jadą chłopaki, którzy jadą z Zakopanego do Lublina. Podpięliśmy się tutaj pod nich, z tego względu, że w Szczecinie kończyła się WTR-ka. No i zaczęły się takie dróżki boczne, nieboczne. Więc żeby tutaj nie błądzić, przejedziemy sobie boczkiem. Dobry! A? Tak. Elektrownia Połaniec. Zbliżamy się do niej powoli. Jechaliśmy na górkę po to, żeby właśnie zobaczyć te widoki. Widać Wisłę. Widać Romana. Roman też widzi Wisłę, więc jest w porządku i super. Tak. Elektrownia Połaniec. Sandomierz, a w zasadzie koło Sandomierza jesteśmy. Jechaliśmy częściowo na Green Velo, szlak Lwów-Berlin i jeszcze coś mi nawigacja powiedziała, ale już nie pamiętam co. I tak spokojnie sobie jedziemy do Sandomierza. I tym oto sposobem jesteśmy w Sandomierzu. Yeah! Wczoraj byliśmy jeszcze w Krakowie. No tak bywa czasami. Tak, ładny zamek. Szkoda, że go nie zwiedzimy, ale przynajmniej go widzimy. I zameczek. Trochę tak nie bardzo widać, ale a więc tak, tradycyjnie myjemy rowery po drodze. A czas leci, a czas leci. Tak, jeszcze 4 minuty. To co, spłukiwanie i nabłyszczanie? Tak. No, serio mówię. Dawaj. Wjeżdżamy sobie w dół takim lejem, nie lejem, wąwozem krasowym, lesowym, nie wiemy jak to nazwać. Bardzo fajnie to wygląda, ale się zjeżdża dosyć mocno w dół. No właśnie.